trafiłem twojego i to legendarnego. Zaraz, ja załatwię twojego. Hej, zielony zatopiony. Gdy byliśmy mali, to nie mieliśmy wyboru i musieliśmy grać w kapsle. A teraz robią takie fajne gry. Fajnie, że Wiktor pożyczył nam swój zestaw Star Monsters. Aha. Haha, znowu trafiłem. Widzisz, mężu, i tak potrafisz dobrze się bawić bez konsoli do gier. Przestań tyle gadać, teraz twoja kolej. Wiktor, oddaj mi mój telefon. Najpierw zobaczę, z kim pisałaś. Ani się wasz. Ale z Wiktora złośnik, ja nie byłem takim bratem dla swojej siostry. Ty na pewno byłeś znacznie gorszy. Ciekawe, czy inni bracia też są tacy. Typy braci. Brat żarłoczek. Sara, chodź wreszcie na śniadanie. Wiktor, bądź już tak miły i pójdziesz po siostrę. Pewnie znowu siedzi w słuchawkach i nic nie słyszy. Spoko, zaniosę jej. Ale z niego kochany braciszek. Sara, chcesz naleśniki? Nie, to nie. Będzie więcej dla mnie. Mistrz zbrodni. Już wróciłam. Rany, co tu się stało? Hej, fajne kolorki? Nie wierzę, jak mama to zobaczy, to się wścieknie. No. Wiktor, trzeba to natychmiast posprzątać. Masz rację, możesz to na chwilę potrzymać? Idealnie. Co ty wyprawiasz? Zaraz się dowiesz. Hej, mamo. Sara, co ty zrobiłaś? To nie ja, przysięgam. Naprawdę, to nie ja! Doigrałaś się, do końca tygodnia zostajesz w domu. Ale mama, obiecałaś, że dzisiaj pójdziemy do kina. Już kupiłam bilety, co mam z nimi zrobić? W takim razie Wiktor pójdzie za ciebie. A ty w tym czasie masz tu wszystko wyszorować. Wiktor, chodź, idziemy do kina. Yes! Brat przystojniak. Cześć, Sara. O hej, jak fajnie, że mnie odwiedziłaś. Właściwie nie przyszłam do ciebie, ale do twojego brata. Co? No hej, jestem gotowy. Wyglądasz nieźle. Wiem, chodźmy do restauracji, zamówiłem nam stolik. To pa, Sara. Tak, bawcie się dobrze. Kochający brat. Wow, ciekawe, czy dojdzie do sufitu. To jest kolejny? Czemu on ciągle zostawia swoje rzeczy w moim pokoju? Wiktor, znowu zostawiłeś u mnie swoją bluzę. Układam to od godziny. Sorry, to było niechcący. No wiem, nic się nie stało, kochana siostrzyczko. Naprawdę? Nie gniewasz się? Nie, przecież wszyscy popełniamy błędy. Poważnie? Nie będziesz teraz rzucał we mnie różnymi przedmiotami? Nie, przecież jesteś moją ukochaną siostrą. Wiesz, to ja ci już nie przeszkadzam, może już sobie pójdę. Spadaj, kiedy chcesz tu, siostrzyczko. Jasne, to pa. To było nietypowe. Brat skarży pyta. Mamo, Sara nie zjadła całego obiadu. Sara! Mamo, Sara używa twojej kosmetyki. Sara! Mamo, bo Sara jeszcze się nie ubrała. Sara! Mamo! Tak, kochanie? Sara znowu buja w obłokach. Czemu po prostu nie może zająć się sobą? Brat YouTuber. Cześć ludziska, witajcie na moim kanale. Dziś wam pokażę Star Monsters. To totalna nowość w Polsce. Można je zbierać i nawet z nimi grać. W tej gazetce są zasady gry.
Jest tutaj 6 różnych gier i są tu opisane wszystkie potworki. Dobra, zobaczmy, kto mi się trafi w tej safetce. Patrzcie, tutaj są pokoiki, gdzie można układać Star Monsters. Można je układać jako wieże albo obok siebie. Zobaczcie, kto mi się trafił. Numer 49. To jest wami. Tata? Co ty tu robisz z moją choinką? Cicho, nagrywam odcinek. A dlaczego w moim pokoju? Bo tu jest lepsze światło. Że też trafił mi się brat youtuber. Bez nadzieja. Mnie w to nie wciągaj. Chcesz otworzyć ze mną safetki? Właściwie ma też te swoje plusy. Ciekawe, czy trafi mi się legendarny. Mam legendarnego na naklejce. Mam legendarnego! Zazdro, może mi się też trafi. Ale mam farta, trafiły mi się 3 legendarne. Brat żartowniś. Wiktor, masz to natychmiast odkręcić. Nie. To już 3 raz w tym tygodniu i staje się to nudne. A mi się to podoba. Rany, Julek, co tu jest grane? Wiktor znowu zrobił mnie w konia. Brat kombinator. No chyba sobie żartujesz, jutro masz sprawdzian z historii. Wyłącz ten komputer i powtórz materiał. Jasne. Mamo, już mi się nudzi. O, słuchaj, zajrzyj proszę do Sary i sprawdź, czy się uczy. Okej. Hej, Sara. Przyłapałem cię. Proszę, tylko nie mów mamie, zgodzę się na wszystko. Mamo! No proszę, nie mów nic. Sara się uczy. No dobra, Sara, pograsz ze mną Star Monsters? Jasne, jak się nimi gra? Okej, ustawiamy linię i strzelamy do przeciwników. Kto pierwszy wywróci wszystkich wrogów, to wygrywa. Okej, zaczynaj. Trafiony, zatopiony. Moja kolej. Jest. Brat jajcarz. Tato! Sara, nie teraz, jestem zajęty. Ale tato! Ojejku, co znowu? Wiktor znowu robi sobie ze mnie jaja. Oj tam, wielkie mi rzeczy. Ach, nie znoszę, gdy to robi. A wy sobie robicie jaja z siostry? Brat streamer. Hej, Wiktor, mogę ci powiedzieć tajemnicę? No jasne. Ale obiecujesz, że nikomu nie powiesz? No co ty, mów. Kojarzysz Anię z mojej klasy? Aha. Więc ona zakochała się w Remiku i napisała mu walentynkę. Czy ty to nagrywasz? Nie. Chciała mu ją włożyć do szafki, ale się pomyliła i włożyła ją do szafki Marcela. Teraz Marcel myśli, że ona się w nim kocha, ale to wszystko przeze mnie, bo ja pomyliłam numery szafek. Na pewno mnie nie nagrywasz? Nie, robię live'a. Brat prankster. Pobudka! Wiktor, co ty robisz? Jeszcze nawet słońce nie wstało. Hehe. Zaraz, nie boisz się? Nie, nic a nic. Ale jak to? A ty co? Jejku, twoja prawdziwa twarz jest o wiele bardziej przerażająca. Bardzo śmieszna. No wiem. A wy jakiego macie brata? Napiszcie w społeczności. Obojętnie z jakim typem mieszkacie, możecie z nim zagrać w Star Monsters. Po zagraniu tymi figurkami możecie je kolekcjonować i się nimi wymieniać. Pewnie znacie te figurki z moich gazetek. Do zobaczenia w następnym odcinku i pa! A, i dajcie znać w społeczności, czy podoba wam się moja nowa bluzka. Dostępna jest już w moim sklepie światsary.com. Pa! Hej, co?
jestem gotowy.